Dzisiaj podpisaliśmy umowę na realizację inwestycji na odcinku od Rzędzianowic do Piątkowca. Ważny, domykający odcinek, który o wartości 50 milionów będzie realizowany z środków i gmin, i samorządu województwa, i regionalnego programu operacyjnego. Ten odcinek domyka jak gdyby tą realną taką obwodnicę północną Mielca, no ale wiemy o tym, że jeszcze trzeba zrobić tutaj w tym wszystkim wiadukt. Wiadukt, bardzo ważna inwestycja, domknie w całości już ten projekt, tą inwestycję. Ten odcinek dopina jakąś całość. W połączeniu z oddanym do użytkowania mostem na Wisłoce będzie stanowił właściwie obwodnicę Mielca prowadzącą od strony Tarnowa bezpośrednio do strefy przemysłowej. Oczywiście jest do wykonania wiadukt nad linią kolejową. To wspólne zadanie wszystkich samorządów. Myślę, że z sukcesem prowadzone, w tej chwili wiemy, że będzie to włączone do wspólnej inwestycji z PKP PLK. Liczymy na to, że dojdzie do skutku budowa tego wiaduktu i wtedy faktycznie będziemy mieli to zadanie kompletne. Wtedy będzie można mówić o zmianie wręcz przebiegu sieci dróg wojewódzkich w Mielcu. 7 km drogi, stabilizacja podłoża, małe nasypy, bo tu nie są wysokie nasypy, dwa skrzyżowania raptem, bo to jedno w drodze, jedno jest zrobione na początkowym odcinku w Rzędzianowicach, drugie do zrobienia w Trzcianie i trzecie na włączenie w Piątkowcu. Myślę, że to ważna sprawa, aby pewne ważne inwestycje bardzo znaczące dla poprawy bezpieczeństwa, dla poprawy komunikacji, dla rozwoju gospodarczego też robić w montażu finansowym. Do tego dołoży się powiat, mam nadzieję. Mam także nadzieję, że poszczególne gminy, przez które odcinki przebiega ta droga.